Siema Lexos! Elo Johnny! Siemaneczko! Elo, elo! Siema Johnny! Gracze D4 mieli bifa z graczami Poe, tymczasem wychodzi Last Epoch i jednym i drugim się podoba. No, a mi się podoba. Nie wiem, czy Diablo czwórkowiczom się podoba Last Epoch za bardzo. Ciekawe. Jak ta weźle kanał do was, no to już się... Wow! Regeneracja życia odłamek! OMG! Jeszcze rzucam. Weź na byle jaki kanał. Nie wiem, czy Johnny zna regulamin Twitcha. Jest Johnny z nami. No właśnie, czemu? Chwila, najpierw musimy pogadać bez Twitcha, bo muszę ci przekminić, co wolno, czego nie wolno, Nexos. Siema, siema. Siema, moje... siema. Moje garnuszki. To tam dobrze się zaczyna. Dzbany. Bardzo dobrze, bo już ten. Czy ja 35 godzin bez snu, ja ten, więc potrzebuję trochę adrenalinki. Poddymiaj. Dzień dobry, witam. Cześć, no, witam sosiarza i witam osuszacza. Panieczko. Czemu ty nieśmiertelny jesteś, ty mi powiedz, stary? Ja jestem zwykłym śmiertelnikiem, plebsem. Nie, no nie mówię do ciebie. Ty to, że jesteś nieśmiertelny, to wiem, stary. Nie wiem, stary. Wszedłem na grę i po 2 godzinach zauważyłem, że wiesz... Schodzi mi życie do zera chyba, tak miałem, nie wiem, 5-3 HP, ratowałem się panik poty, pomyślałem, że mam jakąś paladyńską odpałkę taką, nie? Że mam jakąś, nie wiem, czegoś nie przeczytałem. I ty potem sobie... God Moda masz? No jak już God Moda, puściłem myszkę, nie? I mówię, dobra, zabijcie mnie. Czekam, poszedłem do kibla, wróciłem, dalej nie mogą mnie zabić. I tak sobie gram. Chcę przejść kampanię i jessa. Cała kampania. No, co? Ja 2 godziny bossa biję. Ale tutaj będę bił bossa ostatniego chyba też 2 godziny, bo nie mam damage'a, nie? Tak biegnę, nic nie upgrade'uję i ja mam takie boss fighty mocne, że ten... Ty nic nie grałeś w Lazeposzka, czy grałeś wcześniej, poprzednio? Dzięki. W betę, czy ja? Coś nie, 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 nic właśnie. Ani bety, ale tak widziałem giereczkę i kurczę, tak... ja dzisiaj dopiero wróciłem z gór i tak właśnie już... Mam ci, już mnie portfel swędział, nie? Już tak trzymałem, ale mówię, na razie jeszcze poczekam. A ty chyba hack'n'slashowy jakiś taki mocno nie jesteś, nie? Jak przysiadam, to se pogram, ale to nie jest taki mój genre. Tak, genre. Tak jest. Z kolei ostatnio zacząłem, kurde, grać w tego jakieś tam te survival game'y są te takie typowe. A teraz wyszedł chyba Deep Rock Galactica Survival. Tak, wiem! Pidża mi o tym mówił. Pidża mi o tym mówił, że właśnie też polecasz, bo ja... Jeszcze jest ten, Palworld na celowniku. Nie wiem, czy sprawdzałeś tego Palworlda, nie wiem, czy jesteś pokemoniarzem. Tak, to widziałem właśnie, ale mnie tam triggeruje to, że to jest taki art style, że tam, wiesz, realistyczne jest wszystko i te pokemony jakieś takie pluszaki, takie, kurde, dostałem, nie wiem, coś mnie tak... Ale ponoć jest okej, giereczka, nie? O Jezu, strasznie, my będziemy tutaj serwerek stawiać, także to wiedziemy, ale o ten Galactic, co mówiłeś, to też Pidżam tydzień temu przyszedł i powiedział mi, że straszna wpiętka. Ja też potem patrzyłem, jak to na streamie wygląda i no... Ja powiem ci, kupiłem 2 dni temu, dwa albo 3 dni temu i wjebałem już 20 godzin, nie? A byłem na wyjeździe narciarskim. No to słusznie, dobre narty. No i co mi jeszcze o tej grze powiesz, kurde? Zagraj, nie? Sam się przekonaj. Nie mogę ci spoilerować. Nie, no tak nie może być, kurde, wiesz, ty jesteś pan streamer, ty jesteś po to, żebym ja rozsądnie wydawał pieniądze. Tak, super, że zapytałeś. Wykrzyknik Epoch, masz mojego reflinka. Dla mnie 20 zeta, ty 20 mniej płacisz, jest super. O, więc tutaj po pierwsze się ucieszysz. To z kanału Nexus wszystko. Co jest Nexus GG? Nexus GG Next. Podszywają się pod ciebie już. Ty, no właśnie, kurde. Ja tu chyba pozę wstaję. Nie, generalnie ta gra jest... po pierwsze tak, fajny haczyk, bo można praktycznie odtworzyć build z Diablo 2. Można grać Hammerdinem. A po drugie, masz tak, że każdy skill, nie? Możesz tak naprawdę rozwijać. Możesz wybrać 6 skilli, które chcesz bardziej rozwinąć i te skille, jak wrzucisz na odpowiednie sloty, to dostają swoje drzewko talentów. I to drzewko talentów powoduje to, że no, możesz zmieniać to dowoli, nie? I to nie jest tak jak w D4, że tam zmieniają się procentowe wartości czegoś, albo jest jakaś lekka zmiana, albo jest mało tych zmian, bo to jest D4 ma ograniczone te zmiany, tam jest dosłownie parę zmian, jakieś tam skilli. Tutaj to normalnie można, no kompletnie, ja mam w kamerach mam 5 różnych... Nagle jakiś
pięć różnych żywiołów mogę wybrać. Kurde. No jest dużo, nie? I nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ludzie tutaj, którzy mają po 500 godzin, po 700 godzin w epoku, mówią, że faktycznie jest trochę tak, że możesz sobie szyć build pod siebie. Ja w to nigdy nie wierzyłem do końca, że to jest takie gadanie, bo zawsze jest ten najlepszy albo ten najbardziej zmaksowany, nie? Ale tutaj jest tyle możliwości i gra jest w 1-0, że tak naprawdę te buildy, które są teraz D-tierami, mogą być za tydzień S-tierami, bo ktoś coś wymyśli, nie? Także jest teraz taki zajebisty okres kombinowania, więc zachęcam generalnie każdego, kto nie chce lecieć z poradniczków, tylko samemu coś przekminić, nie? Bo dodatkowo crafting jest bardzo mądry, bardzo ciekawy, można sobie... Tylko Liber bardziej ogarniasz ten crafting. Na czym polega crafting? Możesz wyjmować afiksy z jednego przedmiotu i celować w drugi, tak konkretnie, nie? Ty tam koliber... Tu się wzmacniasz afiksy i safiksy, je dodajesz i albo zmieniasz, nie? Tak. Masz na tym kontrolę, nie? Czyli takie kontrolę, dość proste, nie? Ale dużo zmienia. Masz na tym kontrolę, że to nie jest takie RNG-se, rerolujesz po prostu, albo po prostu jak w Diablo 2 crafting jest mech, na przykład nie za bardzo go lubię, nie? Bo to rolujesz po prostu item i essa i to jest crafting. A tutaj możesz naprawdę go jakby przerabiać, dorabiać afiksy. I dlatego czyli też... Czyli zrobili coś, co kurde jakby w grach oni boją się jak ognia, po prostu nie robią. I zawsze dodałem jakiś wkurwiający element, że nie wiem, tylko część statystyki, albo możesz spalić, jakby nie ma czegoś takiego, tak? A nie, tutaj nie ma. Pełnie bierzesz, masz, jakby... to... masz różne rzeczy, możesz to... rozbić przedmiot, możesz, masz runę chaosu, która ci losowo zmieni wszystko, nie? O, ja dużo jeszcze nie wiem, nie? Ja na przykład tak ten, na czuja wszystko. Nic nie oglądałem, nic nie grałem, nic nie patrzyłem. Jest 300 unikatów, a pewna gra ze studia AAA zrobiła aż ich 40 na premierę. 52 były, 52, no. No sorry. Tak. Chcesz powiedzieć, że oni już włożyli więcej niż Diablo 4. No, tylko że oni też. Trzy sezony. Oni też rozwijają tą grę z 5 lat, nie? Oni to jest alfa, no. Beta, wszystko było tak. Oni to pod żabką chłopie robią, a nie wiesz. Diablo garażu, też rozwijałem, no. Tyle lat, więc. Tak, tak. Nie, ja nie bronię D4. D4 przecież 10 lat robili, nie? Tam 8. Ale. Ale D5 ma być szybciej. To są garażowcy, nie? I oni se tam działali tak. Kooperacji z graczami cały czas, że cały czas to było otwarte i no ciekawy jestem. Mnie ta grafika trochę denerwuje, ja nie lubię takiej cukierkowej. Czemu nie? Znaczy ona... No ja bym nie powiedział, że jest taka cukierkowa, ty. Nie jest tak cukierkowa jak D3, ale jest coś między D3 a POE i ja jestem spaczony D2, nie? Dla mnie... Powiedz jak, D3 ma to do siebie, nie powiedziałbym, że to jest problematyczne, tylko D3 ma to do siebie, że to jest taka bardzo pastelowa grafika. Mhm. Przypomina mi się troszeczkę z Guild Wars 2, były tam takie, że oni takie mają grafikę na bazie takich maźków, takie te... No, ten, no. Te UI jest takie, wiesz, takie maziaki, jakbyś wziął pędzlem i po prostu to porozmazywał. No to myślę, że to jest między D3 a POE. Jak oglądałem to dwa dni temu, to mówię, nie zagram chyba w to, nie za bardzo mam vibe. Zmusiłem się 5 pierwszych minut, 10 pierwszych minut, jak zobaczyłem jak ta gra jest responsywna i to jest mega grywalność jest tej gry, bardzo, bardzo to jest odczuwalne, nie? To od razu inaczej się odbiera, jest zajebiście responsywna, bardzo dobrze zrobiona gra. Ona jest mega przystępna w ogóle, już praktycznie wiesz, od pierwszej godziny, no wiesz co robisz w ogóle. No. I to jest zajebiste też Nexus w tej grze, że jest złożona pod względem rozwijania skilli, craftingu. Bardzo masz masę wyborów, jeżeli chodzi o skille, nie? Ale też tak intuicyjna, że po pierwszej godzinie już luz. I masz przewodnik, taką Wikipedię masz w grze wbudowaną. Nie musisz szukać po netach, tylko wszystko masz opisane. No, tak, to ciekawe akurat. No. Masz normalnie G, klikasz i masz... Ile to kosztuje, kurwa, bać. Z mojego reflinka 140 tylko, byczku. Ej, no to jest dobra cena, stary, no. Szczerze? Nie? To jest giga dobra cena. Tak. No bez kitu, to jest, stary, dwa razy mniej niż Diablo. No, nawet dwa 3. Z groszem, 2,5 nawet, no. No bez kitu, ty, ale aż się zachłysłem. Gram offline, tak. No i to jest właśnie haczyk póki co, nie? Że ten, że online trochę to tak nie istnieje. No i beka taka, czy beka, nie beka, nie? Nexus. Taka historia jest, że... No ja widzę, że masz 0 HP, stary, więc... Nie, 350 już. Serwery leżą, nie? Całkowicie.
I wiadomo, nie? Sfrustrowani ludzie od razu, po sobie zaplanowali weekendzik, party, wolne, serwery wyjebało i to tak, no masakra, nie? 3 dni bez gry praktycznie, no i wiesz, potem frustracja musiała się ulać i jeb na oceny. No od premiery do teraz nie poradzili, nie? No, nie poradzili sobie jeszcze, a i tam Last Epoch chyba, nie wiem jakie są oceny na Metacriticu teraz, ale no oberwało przez launch, nie? Ale te gry no teraz mają, kurde, takie problematykę, zwłaszcza jak jest takie oblężenie, a coś, nie wiem, może pierdolę głupotę, ale wydaje mi się, że chyba nie spodziewali się aż takiego. Też tak mi się wydaje. No ale właśnie z drugiej strony też mi się wydaje, że się nie spodziewali, ale z drugiej strony mieli ilość sprzedanych kopii, więc no wiesz ile gry sprzedałeś, nie? Człowiek wiedział, a jednak się łudził, słuchaj. Clean. 234k ludzi w piku mieli. Ile? 240k mieli no w piku. Leveling słabo, bo często zmieniasz lokację. Ja jestem ciekaw jak pod kątem fabularnym, czy chyba wszyscy w pizdzie to macie, nie? Ja nie, ani jednego zdania chłopie nie przeczytałem. Co? Nie wiem gdzie jestem. Też. Nie wiem gdzie jestem nawet. Fabułka? Wiem, że to jest 9 akt i zaraz będzie last boss. Ej, ale wkurza mnie to, że ten... Was to wkurza, że tak szybko łapią się te lokacje i switchują? W sensie, że to jest tak wcześnie... Teraz już to jest spoko, bo jak rushuję, to już wiesz, szybko, ale no... Wkurza to. Na początku, jakbym jeszcze chciał zostać w kombacie, to... Dziwnie, nie? Tak inaczej. Zupełnie inaczej niż to... do tej pory były... A online za to masz tak, że wchodzisz i czekasz 10 minut, jeszcze możesz całą lokację wyczyścić. Fabuła podobnież słabiutka. O, na szczęście fabuła to jest... W hack and slashach totalnie trzeciorzędny temat, nie? Najważniejsza jest itemizacja i ta responsywność. A jest satysfakcja z bicia tych mobów, nie? Czuć, że tak fajnie wchodzi. Jak barbarzy... Widzę, że masz taki buildzik jak krzyżowiec taki, nie? Masz te pochomuteczki takie. Tak. Buildzik jak krzyżowiec, Hammerdin z Diablo 2 i noszę halabardę tak jak w Elden Ringu. Jest to w jednym. Tak jest. No kurde, nie wiem. Aż tak widzę, wywołaliście ambiwalencję postaw wobec tej gry. Nie, raczej chyba popsujemy, nie? Nie, we mnie wywołali. A, u ciebie, okej. Okay. No, no, no. Tak właśnie, kurczę, nie wiem. Nie no, nie graj, nie ma sensu. ale kup z linka. Nie graj. Idź na WoWa. O, WoWiki, no. I Monice też kup, oczywiście. Tak, po to, że mnie też trzeba. No. Kurde, ja może bym sobie ogarnął, bo to na Steam Deczku ponoć całkiem okej działa. Ja tam ostatnio właśnie taki dad gamer Steam Deckowy jestem. Teraz tu jest taki hype, no to jestem ciekawy tego hype'u, nie? Myślę tak z 2-3 tygodnie, bo problem tej gry będzie taki, na 200%, że ona będzie 3 tygodnie, jak ktoś przetryharduje, no to już jest koniec, nie? To ewentualnie może robić jakieś inne postaci, poznawać klasy, ale oni będą się skupiać na serwerach, na bugfixach i zanim oni wprowadzą pierwszy sezon, no to chyba minie wiele miesięcy, tak mi się no chyba, że są pojebani i już to przygotowali wcześniej, ale to by się zdziwił bardzo, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie ten taki... To jest pierwszy, no dobra, to jest, no to drugi sezon, chodzi mi o drugi sezon, nie? No bo in the end, no nie ma dużo tych aktywności endgame'owych, nie? Powiem ci, jak tak żeś mu powiedział, na ile ta gra starcza, to mi się przypomniało, jak na Hyperze kiedyś był taki program wideoprezentacji, gdzie Jacek Kopczyński był narratorem i on o jakichś grach tam parę minut, o jakiejś grze. I zawsze na koniec było takie podsumowanie i stary gra jakieś, wiesz, Settlersy, Dziedzictwo Królów, w ogóle jest taka typowa giereczka i on zawsze mówił, no, ta gra spokojnie wystarczy na 3 tygodnie ostrego pykania. Wiesz, grana, że siądziesz na popołudnie i skończysz, kurwa, nie? Przebija ten pieczątkę, datę przydatności do lodówki. Nie, bo oni zawsze tak właśnie tak z dupy brali, że to kurde starczy spokojnie na 2 miesiące grania, nie? I taki, co? Skąd on to wziął, nie? No to jest zależne, nie? Ja też oceniam to przez, jak mówię, że jak ktoś by tryhardował na przykład, nie? Tak mi się tak czuję na przykład, że... No, 3 tygodnie ostrego pykania, słuchaj. 3 tygodnie ostrego pykania wydaje mi się ta gra max, no. Ale ja sobie popykam tydzień, zrobię endgame,
I next. Taki ćpun, kurde, i kolejna działka. Gdzie indziej będziesz szukał? A żebyś wiedział, ja jestem dopaminowym ćpunem, no. Ja myślę, że wszyscy fani hack and slashów, tak, ten, to muszą być ćpuni dopaminowi. Bo to jest otwieranie skrzynek, nie? Hack and slash. Napędzany itemkiem, słuchaj. Napędzany itemkiem, no, żebyś wiedział. To jest taka, no, się wydaje, że tak jest. Że my chcemy jeszcze jedną paczuszkę z bossa. A, jeszcze jedna skrzynka. Zobaczymy, co będzie, nie? I ta dopamina. I power spike tylko. Jeszcze power spike. Dawaj tego Araha. Jeszcze. Tak. Jeden krawcik, jeden gambelek, no. Teraz poleci na pewno. Muszę się odkuć. 235 tysięcy osób gra teraz w Last Epocha. To jest prawie tyle, co jest na świecie. Paulina, dwa lata temu dla mnie to była tragedia. No, kurde, no. Nie no, 200 tysięcy w Polsce. Na świecie nie, 6 Polsce, milionów. Nie no, w Polsce jest 8 tysięcy ludzi tylko. Właśnie to są różne dane, nie? Muszę zobaczyć. Dzisiaj gadaliśmy o tym z Kolibrem. Bebe jest w Hiszpanii. W Hiszpanii jest trochę ten mniej ludzi, nie? 6 tysięcy chyba? Ja myślę, że więcej. Chociaż czekaj, bo oni są podzieleni tam z Portugalią, to rzeczywiście. 6-7 tysięcy, no. Wiadomo, okres płodny teraz może być trochę więcej, ale... Okres płodny. Tam wiadomo, siesta jest, kurczę, tam więcej potrzebują. Siesta jest tam mocna, no, jest potężna siesta, pakowana. Siesta to ten sos taki, nie? Tak, ten taki ostry, no, na bazie jalapeno. Mój ulubiony sos siesta. O, a powiedz mi, czy znalazłeś już ten makaron al dente, bo ja go, kurwa, szukam i nigdzie nie mogę znaleźć, a na każdym przepisie jest napisane, że makaron al dente ma być, ale jest tylko penne, farfalle, tagliatelle, spaghetti. Jakiś, kurwa, durum. Durum jakiś, no, i nie ma ten. Mi się wydaje, mam taką teorię, że wszystkie te przepisy kuchenne po złości piszą, że al dente, bo tego nie można nigdzie zdobyć. No, generalnie ja kiedyś akurat też byłem w Niemczech i szukałem miejscowości Auswart. Cały czas jechałem na prawo i, kurwa, nie mogłem znaleźć. No ale rzeczywiście. Ale to jest właśnie, to jest po złości robione wszystko, mi się wydaje. Nie, nic tak nie mówię, jadę tego Auswart, no. I chuj, skręcam cały czas i nie ma. No i chuj, chyba po mnie będzie. No widzisz, tak kończymy kolodzy. Ale najlepsze podejście. Ale czy dobra, jeszcze mnie nie zabił, ale zaraz mnie zabije. No właśnie, już teraz. Jebać tą grę. Gramy w Diablo? Możemy, bo zalewako jest chętny do gry. Albo w Apexa. Apexik? O! Co to jest Apexowy jesteś? Ja jestem giga Apexowy, nawet dzisiaj grałem. Wow! Bo my szukamy kogoś, kto nam zagra na Discordzie, bo ja nie gram, tylko lubię oglądać. Aha. I wczoraj grał Temoro z Zalewako i se tam winy robili jakieś zajebiste. No kurwa, myślę, że ty grasz, stary. Ja myślałem, że ty już powiesz, idziemy grać. Ja Fortnite'a mogę zagrać. Fortnite'a chętnie. Kurwa, weź. Nie gadaj. No, ja mogę w Call of Duty 2 zagrać na Hamachi. No. Na Hamachi. Z Dawidkiem ostatnio było grane, kurde. Bonkol miał właśnie. Sesyjkę tego koda dwójeczki. Kod 2. To... Nie wiem, to może Medal of Honor, ale na Soul zagrajemy zaraz na multiplayerze. Kod 2 grałem, no, i w Medala też. Ale Medal of Honor... W chuja zrobił tak z tym Apexem, cool. No i zajarałeś się już, co? No, ja już nie. Myślałem, że już powiesz, już, ja już czekałem na to słowo. Poszedłem trzeciego i już mówię, kurwa, to ja jestem ten trzeci, ja już będę grał z tym. Johnny, ja grałem raz w Apexa i tam, chłopie, otwieram drzwi, one wybuchają. Nawet nie wiesz, tam się działo na tej grze. Tam, chłopie... Tam wszystko było do góry nogami. Nigdy nie widziałeś takiej gry. Otwieram drzwi, te drzwi wypierdalają w kosmos. Biją mnie z góry, ja nie wiem, co się dzieje. To jest szalona gra. Titanfalla nie grał, kurde. Titanfall, to była giereczka, kurde. To jest na bazie Titanfalla, nie? Zrobiona ta giereczka. Samo uniwersum. Tamto było granko. Uff. A to jesteś taki Apexowy, a na przykład taki ty spoceniec Apexowy, czy taki casual dat gamer? Jak się twojego czasu, powiem ci, rozjebałem NVIDIA'owy cały turniej. Tam Izak grał jakiś tam, wiesz, wszyscy, to był na fali hype'u tego całego.
bo tam pamiętam, żeśmy gdzieś tam grali, to wygrałem gdzieś tam na schronisko, przekazałem tam pieniążki. Wiadomo. Więc tam turnieje jakieś wygrywałem tutaj, coś tam, co potrafię. Kurde, pro player. Czyli pro player. Nie, no tak to nie bym powiedział, ale generalnie mój kanon Access Live, to tam chyba z 30 tysięcy, z 50 tysięcy subskrypcji, to są ludzie z Apexa, bo swojego czasu zacząłem to wrzucać po prostu i powiem ci, kurde, z odcinka na odcinek i 100 tysięcy wyświetleń, 50 tysięcy wyświetleń, no, kurde. Taki kurde swojego czasu miałem naprawdę moc, a później stwierdziłem, że a mi się już na razie nie chce. A mi się nie chce. I chuj. Ale no Apex mocno nie siedział i dalej siedzi. Zadałeś sobie po prostu bardzo poważne pytanie, co byś chciał robić w życiu i nie był to Apex. Nie był to Apex. No wróciłem po prostu do tej kurwy Warcraftowskiej. I stara kurwa, zmarnowałaś mi 10 lat życia. Wszyscy koniec końców jesteśmy ruchani przez Blizzard. Bez tak. Hitu! In the end of the day wracamy. A Zalewako, Anexus jest gotikowy, prawda? Jesteś gotikowy? I to kurde, jeszcze jak, stary. I to jeszcze jak, uwielbiam tą grę. Ty gadasz. A co, ty nie? Czy ja to uwaga. Powiem ci... Jestem w stanie ci w tym momencie stary, w speedrun 15 zrobić. Podpunktach wymienić, dlaczego Gothic jest zajebistą grą, kurde, pod wszystkimi względami. I nie obronisz tego, stary. Nie, no zostaw dla siebie. Zostaw dla siebie. Nie, ta gra nie, mechanicznie, fabularnie i stary, klimatycznie, designowo, to jest totalny kurwa osiwo. Kurwa, ale ja mam tak, że pół roku temu zainstalowałem Gothica i ja pierwszy raz wróciłem, bo ty, ja wiem o co chodzi. Ty jesteś sentymenciarzem, nie? Bo to założy się, że nie Gothica tylko, grałeś w podstawówce na pewno czy coś. Nie? No, ty też, ale to ja tak bardzo późno do Gothica tam i zacząłem od dwójki, ale mówię ci, stary, no. Naprawdę, bo to chodzi o tak zwaną skalę porównawczą. Jeżeli porównasz rozwiązania, które znajdowały się w Gothicu do dzisiejszego modern gamingu, no to Gothic wypada po prostu giga dobrze. No tak, wiadomo, że można grę ocenić obiektywnie, nie? Ale subiektywnie na przykład dla mnie, jak na przykład no ktoś by wszedł, jakby ktoś wszedł na przykład w Diablo, gdyby nie było Diablo 2 Remastera, i byłoby stare Diablo 2 i ktoś by w dzisiejszych czasach w 2024 popatrzył na tą grę, nie? To ta bariera tego, że to jest już przedawniona grafika, kanciaste poruszanie się jest czasami zbyt duża, żeby wejść w ten klimat, nie? I ja sobie zagrałem w Gothica 2 na streamie pół roku temu dosłownie, chyba po meetingu naszym właściwie. Tak mnie brało na inne gierki i po prostu... A całego zagrałeś czy nie? Zagrałem speedrun do Nadi. Zabiłem Nadię tylko, wiesz? No to co ty kurwa grałeś, stary? A coś dalej jest w tej grze? No to nieźle, tam z Bromorem pogadał i skończył granie. Włamałem się do zamku brawurowo, ukradłem strój farmera też. Rozkminiłem, że może być w skrzynce i zajebałem strój farmera. I zobaczyłem jak kanciasta jest gra. Serio? I się wycofałem. Nie mam na ciebie słów nawet, słuchaj, nie? Ale to, słuchaj, to tak samo jak ja bym cię zmusił do zagrania. Ale Diablo teraz Zalewako musi się cieszyć. Oj, Diablo 2 stare wypalało oczy po kilku. Diablo 2 stare jest tak, jest piękną grą, ale mógłbyś nie poznać mechaniki, bo byś nie miał cierpliwości do tego, nie? Wypaliłoby ci oczy. Ja to nawet grałem w Diablo 1 na PlayStation 1 do kurwy nędzy. Ja też. To były kurde takie kurde czasy, gdzie po prostu jak wychodził Butcher, to wyłączałeś konsolę kurwa z prądu. Ale Pampers jaki był jak wychodził Butcher, tak bałem Butchera. PTSD mam po Butcherze. Tak, ale on taki był taki szybki skurwiel, był taki strasznie, po prostu ruszał i wyszedł. I jak tym machał tym tasakiem takim. Tak. To pomieszczenie takie całe we krwi było. Tak, no. No ja miałem bardzo potrzebne. Ale no Diablo 1, 2, Boże, wszystkie kurde Icewind Dale, Baldury, ja to wszystko miałem. Akurat także mieszkałem wtedy, w tamtych czasach z moją babcią, z moim bratem i kuzynem. I ten kuzyn wystarczył ode mnie i on właśnie wprowadził mnie w te wszystkie te gry, te Diablo 1, 2, Warcrafty, Icewind Dale, Baldury. I ja to oglądałem, wiesz, z jego ramienia i też coś tam klikałem, wiesz, CS16, stary, cała ta śmietanka gamingu cię takiego. Nauczył. No. To, no, to dobrze wspominam, kurczę.
No, to ja miałem z... A to twój kuzyn cię nauczył, czy... Tak, tak. No, to ja też miałem kuzyna, który mi nauczył paru gierek. Ten Crash Bandicoota, jakieś też mi... O tak, a my, ja jeszcze mam takie zdjęcie, kurde, z 97 roku, jak siedzimy przed konsolą właśnie. Tą, którą właśnie na nią patrzę, bo mam ją tutaj. Też mam swoją jedyneczkę. No. Powiem ci, że kurde, no, to był stary Spyro, Crash Bandicoot. Kurde, o Jezu. No. No, o Jezus, no to kiedyś możemy sobie zagrać normalnie na zmianę. Ja też no, Spyro. Dawaj, pada, po jednej skuszę. Po jednej, dokładnie, no. Po życiu, po skusiłeś, życiu. To dawaj. Po życiu albo po levelu, no. Tak, ja wszystkie crashe też, no, piękne sprawy, piękne sprawy. No i później PS2, jak już wjechała, to też kurczę, miałem PS2 Steamkę. I też wiele legendarnych tytułów. Stary, ja strasznie nostalgiczna bestia jestem, kurwa. Nie wiem, widziałeś mi pokój? Widziałeś mi pokój? Widziałem. No, ja widziałem. Masz całą kolekcję, nie? Masz tam wszystkie te takie klasyczki, tego, tamtego. Ale szanuję. Ja mam swojego też PS1 zadbaną całkowicie. Sprawną, nigdy nie była naprawiana. Gdzie moi kuzyni rozpierdalali PS1, co 3 miesiące musiał tata im kupować nowy, nie? Jakie bestie. Ale to zwierzęta to są. Zwierzęta to są. Moja kuzynka to jest takie zwierzę, że to się wcale nie mieści w człowieku. Tam wiesz, tam jakiegoś Tekena grali czy coś, ciągnie tego pada, PlayStation na ziemię. Jest, Tekken 3, kurde, i Eddie, i klikanie, kurwa. Eddie, tak jest. X kółko, stary. Ja nienawidziłem Ediego, za luźny ziomal, ale gon był śmieszny. Pamiętam, kurde, osiedlowe turnieje, żeśmy do kolegów przychodzili, robiliśmy, jak miał urodziny, zawsze przychodzili wszyscy z niego i żeśmy grali, tak. Dobre czasy. No, ja też miałem takie. W podstawówce zapraszałem ziomeczka jednego, takiego mojego dobrego kumpla, właśnie na Tekkenika. Tylko on był taki porywczy i też kurwa ciągnął za tego pada i za ten kabel i raz mi zrzucił PS-a i już nigdy nie przyszedł do mnie do chaty. Wywaliłem go z mieszkania normalnie. No. Panicja. No, ale w ogóle... Ja mam manię na punkcie dbania o swoje rzeczy, nie? Nie lubię, jak mi ktoś psuje rzeczy. No to kurwa, to ja też tak mam. Stary. Ja na przykład mam coś takiego, ostatnio sobie tak zdałem sprawę, że lubię na przykład domówki, wszystko spoko, nie? Ale jakby miało być u mnie, to bym kurwa miał taki komfort straszny. No. Strasznie tak, że tak, no. Kurwa, że chodzą po mojej podłodze, kurwa, ocierają się o moje rzeczy, stary. Tak, że ktoś mi dotknie, kurwa, jakąś moją grę albo coś i my takie, nie ruszaj, to moje. Ja miałem tak parę osób, które mógłbym zaprosić bez dyskomfortu całkowicie, nawet na wódeczkę. Miałbym pewność, ale z taką imprezkę, że weź se znajomego jakiegoś, weź ten, nigdy w życiu, nie, tak no, samo, kurwa, nie ma szans. Nie da się po prostu, no, nie mózg przyblokowany jakiś. Ociera się. Co do tego tam z tymi kolegami, to w ogóle, jakie to był kurwa czas, tak sobie pomyśl, że ty mogłeś przyjść do kogoś w ogóle bez, wiesz, mówienia, tak, wiesz, dzwonisz na domofon i przychodzisz do chypa, nie? Tak, no. Dzisiaj wyobraź sobie coś takiego zrobić, masakra. Trzeba się umówić, zapowiedzieć, po domofonach pisać. Się chodziło, czy ktoś wychodzi na dwór, nie? No tak, bo się wychodzi tylko na pole, nie? Wiadomo. O, chyba endgame mam, zaraz dla bossa walę, bo godzinę szukałem NPC-ta. Hej, albo w ogóle się krzyczało w ogóle, widzisz, że ktoś ma otwarte okno i tak, nie? A weź Tomek! Teraz tak zrób. Tomek! A ty! Albo, mama, rzuć picie! Mama. Albo cały czas, tylko jak mieliście otwarte okno na lato, to zawsze co godzinę było, zrzuć mi klucze! Tak, 2 złote na picie, kiedy złote. Gram. A rzuć 2 złote! Na co dzień? 2 złote mogłeś kupić sobie kurwa chipsy, picie i jeszcze by sopelka ci loda. Sopelka jeszcze, no. No tak, no bo co, 50 groszy to sobie płaciłeś za jakieś maczugi. Sopelek to był taki wodniasty. Kosy też były za 50 groszy. Wodny lód. Za złotówkę sobie puchę jakąś kupiłeś pićka spokojnie, no i tam 10 groszy, kurde, to sobie na sopelka takiego. To tylko rzutny, ja oranżadę na mieście za 30 groszy. No. Ale też fajne czasy, jak ten, pamiętam, jak rodzice mi wysyłali po papierosy, jak miałem, nie wiem, tam 8 lat na przykład, nie? Na kartce tylko. Bożena, ten, podpis, papierosy. Ośmiolatek sobie kupuje szlugi. Tak, mi mama dawała dowód osobisty, też chodziłem po szlugi. Do tego, do całodobowego sklepu monopolowego. Ale wiesz, to też było takie, teraz jest to nie do pomyślenia, ale wcześniej było wszystko takie lokalne, wydaje mi się, że ta sprzedawczyni, ta sklepikarka znała tą twoją mamę albo tam tatę i wie, że jak wysyłała syna po szlugi, no to znała tą
mamę, nie? Że znały się to koleżanki, wszystkie były. Przynajmniej na moją osi było tak, że na przestrzeni, w odległości tam, nie wiem, dwóch, trzech bloków. W odległości rzutu maczety, kurwa. Rzutu tam, maczety w Nowej Hucie. Krakowskie maczety. Tak, tak się mierzy terytoria tam. Jak daleko rzucisz, to... No, ale nie, było takie wszystko lokalne, że w ogóle... Było, tak było. Takie w ogóle ten, mam przebłyski teraz, mam tam 5-6 lat i jestem ten, tam sobie gram jakąś piłkę czy coś. Była zawsze 3 ławeczki pod blokiem, piweczka były pite, policja sobie jechała wszędzie, nie ma problemu. Piweczko, 12 po południu, nie wiem, cały czas taki... 5 lat miałeś, kurwa, tak, piweczko. Melanż. Nie, w sensie mówię o sąsiadach, że tam takie ławki były okupowane i sąsiedzi tam... Lat, nie. Sąsiedzi tam byli normalnie na ławeczkach i sobie zawsze jedno, dwa piwka w plenerze, wiesz. Normalna sprawa to była wtedy. Kurwa, taka niedziela jest, nie? Niedziela rano. Idziesz do salonu, tam stary rozjebany w gaciach i kurwa leci jakiś TVP. No. I tam Wiedźmin, kurwa, serial. O, ja oglądałem, to był, wiesz, ten, o Jezus, mi się podobał ten serial. Mi się dzięki za 2 lata. Bam. Zapach miał, powiewem jesieni. Skito, jak pamiętam, też oglądał, no. Nie, mi się bardzo podobał, to mój pierwszy kontakt z Wiedźminem. Strasznie mi się podobał. A potem zobaczyłem... Netflixową adaptację. Nie, no może nie aż potem Netflixową adaptację, ale jak tam dorosłem, to ten, zobaczyłem błędy. Ale ta scena ze smokiem rewelacyjna była, nie? Wiadomo. Bekę do dzisiaj z tego. Tak serio, zamiast Wiedźmina, to stary z jakichś 4 pancernych oglądał. Ja oglądałem niedziela. No, 4 pancernych się oglądało. 13 posterunek, który teraz jest w ogóle Banable Fest. O Jezu, 13 to jest. Mocny odcinek, to ja bym, Jezus, to mocne strasznie, nie? Strach myśleć. Aż taką bólę streamerską człowiek dostaje, jak słucham ten, to aż mnie mieli. No. I coś wiesz, sami swoi tam, kurde, nie? Picia, podejdź to do plota. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale w ogóle zajebiste density jest w tej grze, tak... Jeszcze nawiązując. To optymalne density, nie? Takie hack and slashowe, nie? Dokładnie. No. No. Ta gra tak kurwa, jakby nie, hack and slash nie. Była, nie? No, że taka... No. A ostatnio gry mają z tym problem. Płacisz 140 zł i masz pełną wersję gry? Dobra, gdzie jest sklepik, powiedz mi. Sklepik jest tutaj na czacie, wpisz sobie wykrzyknik Epoch i kupuj. nie ma chyba, jest sklep tutaj? Nie ma chyba. To może dokupić, kurde. O, to zbyt dobrze. Ale właśnie nie, w tego nie wiem, oj, nie? Fuj. Czy coś jest, czy nie? Zagapiłem się na czat. Kurde, jest jakaś kosmetyka, więc... Jest kosmetyka, chyba da się, chyba jest sklepik. Da się. Jeszcze, że nawet nie wchodziłem, nie? A nie miałem jeszcze reklamy w gierce. Ale nigdzie ci nie wyskakuje nic, że musisz coś kupić. I na przykład jak był ten devstream przed tym... Przed... premierą to gościu wszystkie rzeczy omówił, a nic nie powiedział o sklepie premium, nie? Zgadasz. No. Niemożliwe. I kurwa w Diablo byś się opatrzył, nic nie dowiedział. No, bo nie byłoby czasu, bo trzeba było obgadywać tego. To są zajebiste nowe skrzydła za 500. No, Mącik. Nie wiem, czy słyszałeś o Mąciku za ten... Za ile? Za 400? Za 300 chyba ten Mącik. 300, no. 280 zł. Koń Diablo. Tak, jest. To 2 epochy byś miał z tego. Z mojego refa. Jeszcze piwko do grania. Na piwko by tam też. Na cydr. Jakiegoś takiego, wiesz, o Arnolda bym powiedział. Młoteczek, na hamerkę. Tak. Pasikan, taki ziomeczek na czacie pisał, że... No to w Poznaniu chyba. Nie wiem, czy to ty... To poznańskie tylko, ale że w Poznaniu były kiedyś takie piwa za złoty 50, które nazywały się hamery. I mówiło się, że wyskoczyć na młoteczka. Nie wiem, czy pamiętasz. Ale tak to było, piło się hamerka i ćmika się tam. A o ćmiki, tak. I były te poznańskie, tak. Nie? Bez filtra. Tak. Bez filtra, takie rury. Albo mocne, 25, ten jakiś takie. Ja pamiętam, to też bez filtra. Gimnazjum pierwszy papierosa się zjerało, to filtra się odrywało, żeby się popisać, potem każdy żygał.
Te terminy z tym Diablo i wypuszczeniem, to tak wiesz, to nie jest przypadek. Ja myślę, że to jest wyjebka Blizzarda, że oni nawet tego nie sprawdzili. Nie, nie, ale przecież Blizzard od zawsze leci w chuja, mówi, że przecież nie, oni nie wypuszczają swoich gier przy konkurencji, ale tak naprawdę wypuszczają po to, żeby widzisz. No, to nie jest żadna konkurencja. Ale to nie jest żadna... Tak, nas... Epoch ale oni tak robią, stary, bo chodzi o to, że po prostu jest jakaś tam szansa, że ktoś będzie siedział grą w tą grę, a nie będzie próbował innej, nie? Okej, okay, no to w takim razie tam ego, nie? Znaczy te takie... Nie, to jest tak, to jak jest od zawsze przecież, to nawet sobie możesz nawet zobaczyć, że to przypadek nie sądzę, zawsze tak tylko, że robią, a mówią, że tak nie robią. Tylko, że to LE to wciąga całkowicie nosem D2R, nie? Ale wiadomo, nawet jak tam 5% miałoby mniej grać, dobra, czy 3%, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że Blizzard tak robi, że tak blokuje. Oczywiście, to z WoWem, ze wszystkim jakiś... Bardzo często na przykład strategicznie do WoWa patche planowali tak, żeby przy okazji przyciągnąć jakąś tam premierę jakiejś innej gry. No to finalnie chujowe, bo gracze tylko cierpią na tym finalnie, nie? Bo my chcemy grać i w LA i w Diablo 2, nie? A nie możemy. Wiadomo, że to... Najśmieszniejsze jest to, że oni mówią, że nie, my nigdy nie bierzemy tego pod uwagę, nie? Że to... Go nie widział. Znaczy, no taki, że wiesz, że oni specjalnie celują po to, żeby tak, wiesz, konkurować. Ale przypadkiem zawsze trafiają akurat. Bo to widzisz, to nie widziałem tego nawet. Zwaliłem to na to, że ignorancja, ale tutaj widzę, że roszady strategiczne. A jak zapatrujesz na tego remasterka, czy tego coś tam, remasterka chyba Gothica będzie grane na pełnej, to będzie święto. Uważam, że Gothic Remaster to jest największe gówno, jakie kiedykolwiek kurwa powstało. Demo, które zostało wypuszczone przez kurde THQ Nordic, było kurwa giga żałosne. Bardzo doceniam to, że deweloperzy wypuścili coś, żeby pokazać nam, nad czym mniej więcej pracują i co można byłoby poprawić. Przede wszystkim spierdolony był kurde klimat kolonii karnej, gdzie było tam zbyt dużo oświetlenia i zbyt kolorowy świat. Kolonia karna ma być szara, bura i w odcieniach kurwa takiej słowiańskiej zimy, że tak to powiem, na osiedlu w Krakowie, czyli szarość i burość. Tak powinno to wyglądać. Zjebany jest, kurde, system walki, który wyciągnięty z żywcem z For Honora jest po prostu do totalnej pizdy i do dupy, dlatego że stawia nie na twoją postać i na rozwój statystyk twojej postaci, tylko na twoją zręczność, więc masz sytuację, w której gościu, który jest po prostu śmieciem w kolonii karnej, jest w stanie w pierwszych godzinach gry walczyć ze strażnikiem, co jest po prostu totalnie, nie tak nie powinno w ogóle to wyglądać, więc ten system jest do wyjebania. Muzyka też jest w ogóle zjebana i na dodatek główny bohater jest tak kurwa głupi jak but, komentuje to jak jakiś normalnie imbecyl, który, no nie wiem, to jest taki niedorozwój mózgowy. No generalnie dużo z tej gry jest do wypierdzielenia. Na szczęście screenshoty, które pokazali i feedback, który daliśmy, sprawia, że ta gra możliwe, że będzie nieco lepsza, aczkolwiek no na razie jestem na nie, jestem sceptykiem. Dziękujemy. Ale się odpalił. A bo ty tam coś słuchasz. Nie, co ty, dialog jakiś leci, chłopie, nie ma znaczenia. Cinematic, nie mogę go skancelować. Chyba jakieś nagi gadają. Bo ostatnio to jest Last Boss chyba, wiesz? No teraz na Last Bossa wchodzisz. Za pierwszym go robię. Też dalej klepiesz tego jednego? Ja też jestem na tym Last Bossie, ale nie, no nie robi na mnie wrażenia, stare, nie wiem, o co ci chodzi. To jest Last Boss? No, to jest Last Boss. CO?! Jezu, jaki ty masz mały damage. Zginąłem, kurwa! XD! W końcu! No to zaczynamy przygotowania. To ja nie zrobię tego... Nie zasłużyłeś na nią. Nie zrobię tego bossa, bo ja nie mam swojej odpałki taktycznej. Ja muszę tu wszystko poustawiać od nowa, to nie jest takie ten... Ja to myślałem, że... Grał na jednym on jednym guzikiem przechodził grę, bo był nieśmiertelny, więc... Dlaczego ona mnie rozjebała? Przecież ja jestem nieśmiertelny! Build się nie sprawdził. Jestem Bogiem. Build się nie sprawdził. To chyba build zmienić delikatnie. Okej. Build zmienić delikatnie. Nie, robimy ją. Tutaj cyk, mechaniczka ominięta. Popie, ja rajdowałem w WoWie, nie? Na luzie. Cyk. Proszę bardzo, kolejna mechaniczka. Tutaj na ogon. A ja kurwa, damage mam mocny, nie? Bije ją 30 sekund i 2% jej zeszło. Podoba mi się mój damage. Nie. O kurwa. Jest. Ale mi strzeliła gągaska. O kurwa. Zabiłeś ją? Nie, ale przeżyłem.
No to kurde, przykaz prawa faktycznie, nie? Jakby. Majsa. Ale fajne ma te spele. Miksturki życia lecą. Znajdź się. No mi właśnie nie lecą, kurwa. Bo wszystkie u mnie. Ale to trzeba tylko chodzić w kółko i to nawet zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara, żeby było łatwiej, jak coś. I nic się nie dosięga, luz. Nie, kurwa, miała 30% po dwóch leczeniach. Ja pierdolę. Chłop tam progresuje mocno. Dobrze. Jadę ją. Jak ją zabiję, zeruję browarą na streamie, nie? Ale w formie szybkiego Lopeza to musi być. Nie. Pod ciśnieniem, słuchaj, musisz. Pod ciśnieniem, no. I nóż bijasz. Ty mi w serce wbiłeś tym, że bez wyjebki przeszedłeś grę. I ona się leczy za ile mówisz? Nie na tej fazie. To jest druga faza, czy nie? Nie wiem, stary. Wygląda tak samo, pierwsza, to jest pierwsza. Ty dopiero będziesz miał pierwsze te. Okej, jest druga. Mam intermission. O, no. Intermission face. Urwa. Kulki jakieś, wszystko. Oho, pylon. O kurwa, nie żyje. Spoko. To już spoko sobie jutro, nie? Na spokojnie. Ale kurde, weak. Ale przynajmniej na końcu jakieś wyzwanie jest, nie? Fajnie, no. Bo ja muszę cały build ustawić, ja nie mam w ogóle itemów, muszę crafty porobić. Ale o, wyjebało.